Hej ludzie, z tej strony Donner, witam w ostatnim odcinku Sąsiadów z Piekła Rodem na wakacjach. Ludziska, w poprzednim odcinku zrobiłem takiego małego faila. Zaraz po tym, jak ukończyliśmy poziom oświecenie, powinienem się przenieść do poziomu Sąsiad za burtą. No a przez nieuwagę odpaliłem poziom jedz i zostałem zjedzony. I tak naprawdę ten poziom jest poziomem przedostatnim w grze. I dało się to odczuć, ponieważ był on rzeczywiście dosyć trudny. Ciężko było tą ostatnią pułapkę znaleźć, chociaż tam też sprawa była taka, że po prostu nie udało mi się odnaleźć odpowiedniego przedmiotu, przez to, że znowu miałem, wiecie, ekran oddalony i ten pasek na dole, pasek naszego ekwipunku, zasłaniał mi właśnie miejsce, w którym mogę zdobyć przedmiot. Kto oglądał odcinek, ten właśnie wie, jak to wyglądało. W każdym razie, tak czy inaczej, ten poziom był dosyć skomplikowany. No ale tak jak wspomniałem, ja jestem właśnie przed ostatnim poziomem, więc zapewne dlatego tak właśnie było. Niemniej jednak, Sąsiad za burtą to jest poziom, z którym teraz będziemy musieli się uporać. No i właśnie, to też trochę tłumaczy, dlaczego właśnie z jednej lokacji nagle przenieśliśmy się do innej lokacji, a nie byliśmy wcześniej na statku. No stało się tak dlatego, że oczywiście odpaliłem właśnie poziomy w złej kolejności. Ale teraz sobie to wszystko nadrobimy, nic straconego. Więc zaczynajmy. Sąsiad za burtą. Przedostatni etap podróży obfituje wydarzenia. Mamuśka bez przerwy uskarża się na hałas. Tymczasem sąsiad wziął pod lupę środki bezpieczeństwa na naszym statku. Wkrótce Woody wybije mu z głowy pojęcie bezpieczeństwa. No i widzieliśmy też na obrazku sąsiada, który był w takim, wiecie, kaftanie bezpieczeństwa. Wiecie na pewno, co mam na myśli. Ale wątpię, żebyśmy doprowadzili tutaj do zatonięcia statku, no to by było trochę za dużo. W każdym razie tak, widać, że tutaj jest kolejne nowe pomieszczenie i to jest chyba pomieszczenie sąsiada. Bo jest tam też zdjęcie mamuśki. Mamuśki, która swoją drogą tutaj sobie śpi na górze. Dobra, standardowa kamizelka ratunkowa nadmuchuje... Nadmuchuje się sama. Co? Wystarczy będzie za sznurek. Aha, rzeczywiście jest coś takiego, no tak. Jakoś nie wiem, czytałem to i nie mogłem w to uwierzyć, ale to prawda. Coś takiego naprawdę istnieje. Aha, ty już tutaj wracasz, co? Tak szybko? Kurde. Tego też się nie spodziewałem, ale zapewne pójdziesz spać od razu, tak? No, oczywiście, że tak. Piesek na szczęście nie reaguje na nas. Gaśnicę wzięliśmy, te możemy torebkę mamusi zobaczyć. Ten wredny kundel coś tam nie rozszarpie. Nie wiem, co tam pisało, ale tak się domyślam. No już, już Woody, idź normalnie, dziękuję. Tu nic nie zrobimy. Olga, skakanka, ja pierdzielę, ja tutaj nie mogę niczego podnieść. Trochę mnie to martwi. Co to w ogóle jest? Pisuar? Czemu to są jakieś jabłka zielone? Co to jest? Cukierki z pisuaru? Cytrynowe pyszności, what? Aha, dobra, to już wiem, gdzie damy cukierki z pisuaru. Tutaj ten kwiatek, słynny ze słodkiej zemsty. A tutaj co będziemy mieli? Jakąś monetkę zdaje się. Kurde, na myszce źle się to robi. Tak to przeskakuje. Ale never mind. Jeszcze kiełbaska jakaś, miam, miam, miam. I obraz jeszcze możemy zajumać, naprawdę? A, dobra, po prostu w ten sposób to zrobiliśmy. A zaraz, 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 mamy gwóźdź. Czy mogę coś zrobić z gwoździem? Nie, dobra, nie mogę. Szkoda. Uciekajmy stąd na górę, bo zaraz naprawdę tutaj znowu utkniemy. Idź pomalutku. Uff. Pykło. Teraz to dajemy tutaj. Zgięty gwóźdź. Coś mogę z tym zrobić? Nie, no to by było dziwne trochę. Już klikam belakie. A, mamutka. Nieważne. Nie ma czasu. Zróbmy to zatem. Gaśnica z butlą ze sprężonym powietrzem też nie? A, czyli pewnie to, dobra. Butla ze sprężonym powietrzem. A, przecież ja pierdzielę. Przecież to nie jest żadna pułapka, stąd... stąd myśmy wzięli wcześniej tą butlę. Dobry jestem, nie? Naprawdę dobry jestem. Może zgięty gwóźdź z szalupą? Też nie. O Boże. Disgusting. Naprawdę disgusting. Czy tutaj coś możemy zdziałać? To raczej tak średnio. Ale może damy radę coś z tym połączyć? Właśnie. Tą butlę daliśmy tutaj. A właśnie. Gaśnica z osprzętem do nurkowania. To możemy też połączyć zapewne. No i rzeczywiście tak, tak jest. Więc co zrobić z kiełbaską?
kiełbaskę damy tutaj, do torebki. Nie! Dobra, to kiełbaskę damy po prostu jemu. Myślałem, że... Do torebki będę musiał... O, w dupę. O, w dupę. Wiecie co? Jak się to kurde z tego wychodzi? Ja pierdzielę. I Udi, szybko, ja cię proszę, szybko, no klikam lewy przycisk myszki, biegnij tam! Jezus, jak to wolno działa. Gro, ty mi tak nie możesz robić. To było dobre. Ale okej, okay, szybko, raz jeszcze coś musimy zdziałać. Zgięty gwóźdź, zaraz, oznaczenia? Nie? Co ty gadasz? Zgięty gwóźdź z ręczką zabawką? Jak to ma działać? A, hak taki zrobimy. No dobra. Metodą chybił trafił, ale... Odnaleźliśmy to. Tylko tak, w tym momencie muszę się znowu dostać do tego miejsca i tym razem wyciągnąć stamtąd przedmiot. Co też takie proste nie jest. Sam się właśnie tym gwoździem zahaczył, a Olga się z niego napierdziela. Piękne. Dobra. O, ludzie, jak ja kocham tą grę. Aż smutek człowieka bierze, że to już prawie koniec. No właściwie koniec, w końcu ostatni odcinek. Chyba coś się przedłuży nam, ale no nie sądzę, żeby aż tak się przedłużyło. Co to mamy, pilniczek? Pilnik, tak. Zimą można by tym zdrapywać szerąc szyb samochodów. Okej, okay. Szybko, idź, idź. Może damy radę coś tutaj zmienić. Właśnie, czyli dobrze kojarzyłem. Jak zobaczyłem, że sąsiad idzie żygu-żygu robić, to sobie przypomniałem, że chyba da się właśnie zrobić tak, żeby on poszedł tam do kabiny, gdzie Olga siedzi. Tylko czekajcie, musimy raz jeszcze dać tutaj teraz to. Pieniążka. I teraz to. Co? Aha, dobra, nieważne. Czemu ja, kurde, nie pytajcie mnie. Te dwie pułapki są obok siebie, jakoś zapomniałem, co ja wcześniej zrobiłem. Przecież ja wcześniej wziąłem tego, te kuleczki z pisuaru. Jezus Maria, kuleczki z pisuaru wcześniej wziąłem. I teraz nie wiem, dlaczego jakoś zapomniałem o tym kompletnie i pomyślałem sobie, że jak on zadzwoni, to będzie musiał iść się wyżygać. Co ja miałem w głowie? Nie wiem, nie pytajcie. Odkleiło mi się chyba coś. W każdym razie tak, czyli to też była kolejna pułapka, trzeba było do niego po prostu zadzwonić. Szkoda, że... Szkoda, że tego nie zrobiliśmy trochę później. Przy następnej turze, jak będzie, nie wiem, już schodził na dół, bo wtedy byśmy mieli dodatkowego rage'a. A zresztą, jeden pies. Tylko właśnie, zaraz, tutaj też coś można zrobić jeszcze i ja nie wiem co. Pilnik. Pilnik ludziska, pilnik. Okej, okay. Czyli tak czy inaczej musimy poczekać, bo teraz to będzie zaliczone jako dwie pułapki. Tutaj ta kombinacja właśnie tych z pisuaru, cukierków plus to będzie jako dwie pułapki zaliczone, dwie monetki zdobędziemy. No i za to zdobędziemy pewnie kolejną monetkę. Okej, okay. Szybko. Żebyśmy zdążyli. Co jest? Co jest? A... Gdzie to zrobiłem wcześniej? Ej, serio, dobra, jestem dzisiaj strasznie odklejony. Przepraszam was, ludziska, naprawdę, ja nie wiem, co się ze mną dzisiaj dzieje. Albo się człowiek musi obudzić, w sensie ja albo muszę się obudzić, albo... Nie mam pojęcia. Ale coś ze mną jest srogo nie tak w tym momencie, naprawdę. Postaram się poprawić. Musicie mi to jakoś wybaczyć. No i okej, no myślę, że więcej już nic tutaj nie zdziałamy w tym miejscu. Jezus Maria. Tak, o odklejeniu właśnie mówię. O odklejeniu właśnie mówię. Boże drogi, przecież ja tam... Widzicie, wiedziałem, że muszę wejść po coś na górze i sobie uzmysłowiłem teraz, że przecież ja musiałem kuźwa te cholerne cukierki podmienić, a nie bawić się pilniczkiem. Wtedy poszedłem na górę bawić się pilniczkiem i się zdziwiłem, że już to mam zrobione. Zapominając o cukierkach. Dajcie spokój. Szkoda słów. Ale w sumie to było fajne, jak zleciał na dół. No, może nie takie zbyt śmieszne, ale ogólnie żarcik naprawdę fajny.
Żarcik naprawdę fajny, no ale dobra. Idź sąsiad, idź. Tylko chwila, teraz znowu mamuśka tam pójdzie na górę. No i nie zdążę. No i nie zdążę, ja pierdzielę, nie? Szybko, proszę cię mamuśka. Dalej, 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 wracaj tam. My już chodźmy na górę, powinniśmy, no właśnie, na czas dojść i okej, on też nie zdąży tutaj do mnie dotrzeć. Dobra. Mamy to, raczej wszystko. Obserwujmy za tę ostatnią pułapkę. Ale mam nadzieję serio, że następne poziomy, dwa ostatnie poziomy właściwie, pójdą mi lepiej. Tak, strzygał się na Olgę. O Boże. GG, sąsiedzie. GG. Ale zobaczcie. To nie koniec. To nie jest wciąż koniec. Jak? Zaraz. Pilnik? Z jej zdjęciem? Coś mogę zrobić? Na przykład, żeby to zdjęcie spadło? Nie mogę. Ale zobaczcie, wciąż mogę tutaj się pobawić. Wciąż mogę wziąć monetę jedną. A skoro mogę wziąć jedną monetę... To prawdopodobnie... to prawdopodobnie wciąż musimy coś zdziałać z tą pułapką. Ja pierdziel, nie! Jezus Maria Woody. Zadowolony kundel, no ewentualnie... Nie, no z kundlem nie. Gaśnica już wzięliśmy. Zobaczcie, tutaj też mam niby pokazane to. Tak bym coś mógł stąd zabrać. Ale trzeba by na pewno? Nie byłbym taki pewny właśnie. Właśnie, przepraszam. Synek Olgi, coś mogę jemu dać? Tylko co niby? Dobre pytanie. Pozbieramy sobie te rzeczy raz jeszcze. A nuż do czegoś się to przyda, chociaż nie sądzę, kurde. Dobra, mamciu, idź spać. Jak przybliżymy właśnie widok, zaraz to zobaczę. Nie no, kurde, zaś się będzie całą tą animację skradał. Tutaj mam cukierki, no tak, mamy synka Olgi też jako osobny item i... Dobra, jemu dajemy butle. A zobaczcie, to całe szczęście to sobie sprawdziliśmy. Dosyć szybko zostało to teraz odkryte. Tylko chwila, no. W jaki sposób to do złości sąsiada? Prawie to mamusia by mogło rozłościć. Kurde, no to wciąż nie jest koniec. To wciąż nie jest koniec, ludziska. Chwila. Telefon. Zadzwonię do sąsiada i on użyje tego. I on użyje tego, wiecie, zaworu. Kurde, tej... Jak to się nazywa? Sprężone powietrze, właśnie. Tej buty ze sprężonym powietrzem on użyje. Oho. Dobra, fart. Fart jak 150. Okej. Zadzwońmy raz jeszcze teraz do niego i zobaczmy, czy to zadziała. Powinno zadziałać, zobaczcie. Tak. Czyli o to chodziło. Mamy to. Ja no, powiem wam też trzeba tutaj pomyśleć. Też całkiem wymagający etap. Ale jest wykonany. Tyle dobrze. No i ludziska, mamy też ostatni poziom w grze już odblokowany, bez paniki, tylko 6 tutaj jest tych, pułapek. No ale cóż, pozostaje zrobić poziom akcja, tego się trochę cykam. Viva Mexico, albo Viva Mexico, mamuśka podziwia uroki starożytnych świątyń, a sąsiad jak zwykle włóczy się po okolicy. Organizatorzy wycieczki przygotowali wiele atrakcji dla żonnych wrażeń turystów. Od skoków do wody po huśtanie się na linie. Strzeż się jednak, aktywny wypoczynek niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw. No i właśnie, to jest kolejny poziom właśnie tego typu i...
Tak właśnie wam mówiłem ostatnim razem, jestem pewny, że męczyłem się w tych poziomach mocno. Wydaje mi się, że właśnie bardziej męczyłem się w tym poziomie niż tym, co przechodziliśmy go poprzednim razem, ale no sam nie wiem. Wiem, że te poziomy były po prostu dla mnie wtedy wymagające. Czyli tutaj znowu mamy właśnie tego mechanicznego byka. O, mamy zamkniętą kopalnię, którą możemy sprawdzić. No raczej tym tego nie rozwalę. To nie jest jakiś RPG, a szkoda. Ale coś możemy zrobić z papugą. Sądząc po głosach wydawanych przez ptaka, cierpi on na przewlekłą niestrawność. Nie chodzi coś tam bynajmniej o odgłos paszczą. Co? Nie wiem. Nie będę teraz tego analizował, nie mam czasu na takie rzeczy. Kładąc sobie monetę można wynająć łódź, to coś jak błyski w supermarketach. Dobra. Tutaj mamy w ogóle gniazdo papugi. O! Gniazdo papugi mamy tutaj i mamy też jakiś tam przedmiot. Interesting. Interesting. Tutaj w ogóle, kurde, miejsce zbrodni prawie, że... weźmy na razie tego. Tego brylanta, ten skarb papugi. Rubin. Ten rubin jest chyba bardzo stary. No, rubin, brylant, nie wiem, cokolwiek. A to co to jest? Żywica, i bicz. Ze ściany zwisa bicz, pewnie zostawi go jakiś poszukiwacz przygód. No, na pewno Indiana Jones. Tutaj jeszcze jakieś ciało w ogóle, jakiś szkielet tam jest. Zaraz obczajmy. Zastanawiamy, czy tutaj w ogóle sąsiad na górę przychodzi. Myślę, że tak, bo wątpię, żeby tak to twórcy zostawili nieużywane. O, ty tutaj jesteś. Okej, zobaczcie, jak on blisko skacze. Już wiem, co się tutaj wydarzy. Już wiem, co się tutaj wydarzy, ale patrzcie, on teraz idzie tutaj na górę. Fuck. Ale tak, będziemy musieli wrzucić monetki, ta łódź trochę odpłynie i on potem sobie hop, płynie właśnie na główkę, prosto na łódź. Kolejne usiłowanie morderstwa. Żywica, trochę to wygląda jak taki, nie wiem, wąż oblepiony czymś. Dobra, to będzie musiał go zgnieść jak nic. Jak nic, to będzie go musiał zgnieść. I szybko sąsiad, także mamusia nie zdążyła wrócić tutaj i ja, żebym zdążył iść na górę. Aha, ty jeszcze tu się będziesz huśtał, co? A, to też wiadomo, co będziemy musieli z tym zrobić, tak, żeby on spadł tam na dół. Znaczy, no nie wiadomo, co będziemy musieli zrobić, ale wiadomo, o co chodzi. Musimy doprowadzić do tego, żeby właśnie spadł na dół. A nie, dobra, ona już tutaj wraca, to chodźmy na górę. Kolba kukurydzy. Łom. W Gordona Freemana się chyba będziemy bawić. Posąg ma puste oczodoły. Zadziałało. Tylko zaraz, to jest dopiero chwila. Co? Normalnie czuję się, jakbym grał w jakiegoś RPGa w tym momencie. Czy to oznacza, że teraz mogę tego użyć i coś się z tym pobawić? Tak, jak najbardziej. Wow. Powiem wam, ludziska, dobre to było, dobre. Tylko wiecie, co jest złe? Złe jest to, że ona cały czas chodzi tutaj i tutaj. I ja w tej sytuacji... znów muszę kampić bardzo długo w tym miejscu. Nie mogąc nic zrobić. I wydaje mi się, że jeszcze muszę mieć jeden rubin w tym miejscu. Z ławką coś możemy zrobić. Kurde, no szkoda. Szkoda, że w tym momencie nie możemy zajść. Chociaż tak się zastanawiam. Teraz jak on jest tam na górze, to może byśmy mogli zejść. Lepiej nie ryzykować. No, tym bardziej teraz. Zaczekamy. On pójdzie tak na górę, ona pójdzie tamte, a wtedy szybko spieprzę tutaj. Najwyżej się skampimy w tym miejscu. A może nawet zdążymy co nieco tutaj zrobić. Zobaczymy. Szkoda tylko, że nie mamy nadal żadnego pieniążka. Czekajcie, muszę. A, po prostu go to wystraszyło, dobra. Musiałem ludziska iść dalej, ale nic złego się z tym tam nie stało, tego po prostu wystraszyło. Czemu tak nie da się... Aha, dobra, nie da się wyżej teraz dać kamery. Okej, okay, jestem już za nisko. Zastanawiało mnie ludziska... Znaczy zastanawiało. Nic mnie nie zastanawiało, co ja chciałem powiedzieć. Nic mnie nie zastanawiało, chciałem powiedzieć tyle, że... Że co? Że zapomniałem. Dobry jestem.
chciałem mówić? Kurde, wyleciało mi to z głowy. Aha, z tym rubinem właśnie. Będzie musiał na pewno znaleźć jakiś drugi i go tam sadzić. No nie ma opcji innej. A czy teraz właśnie, czy mogę teraz to zniszczyć? Nie, ale łom. No właśnie, łom. Ma to sens, dynamite. Pewnie włoskie. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać dynamitu do ognia. Cygara, dynamit, no ma to sens. Na razie znowu musimy się niestety skampić. Tak ten poziom ludziska wygląda, że trzeba często się tutaj chować. No bo kurde, w złych miejscach oni są. W podziadowym terenie oni się poruszają. Niestety. A z tą papugą jeszcze tak się zastanawiam, co tutaj podziałać. Tak kurde, jest bardzo starannie nadaje się do jedzenia. Nie wiem, nie słyszałem, żeby papugi żarły kukurydzę, ale też się nie znam na tym. Może jedzą, może spróbuję dać. Zobaczymy. Kamienna płyta. A jeszcze tutaj coś mam do zrobienia. Ja pierdzielę. Ta, to jest zdecydowanie ten poziom, z którym miałem takie problemy za dzieciaka. Coś możemy pomalować, ławkę możemy pomalować. I teraz jeszcze szybko, szybko. Kurde. Mam cia. Wypinkalaj mi stąd. To wcale nie jest łódź na dole. Idź, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Chcę szybko tą cygarę jeszcze tam dać. Znaczy nie cygaro, chcę dać dynamit do cygara. Wypinkalaj mi stąd. Dobra, na górę, Woody. Chciałem to zrobić szybko, tak naprawdę chyba tylko spowolniłem przez to. Never mind. Wątpię, żeby coś tutaj dać jeszcze dało się, ale spróbuję. Nie, dobra, to już byłoby głupie. Co zrobić z tym mechanicznym bykiem? Żywica, mechaniczny byk? Tak. A z tym? Aha, to jest nadal jako mechaniczny byk, dobra. To będzie dobre. A myślę, że jeszcze usiądzie, że to będzie to liczone jako podwójne. No dobra. Panie, czy mogę dać korbę? Mogę. Mogę dać korbę, ale jeszcze nie chcę tego robić. Dobra. Jest raj. Czy nie chcę tego jeszcze robić, Liska? Bo potrzebujemy tak pieniążka. To będzie trzeba złączyć ze sobą. Teraz pokażcie mi, czy nie ma takiego przedmiotu jeszcze, którego ja nie widzę. Raczej nie ma. Tak sobie jeszcze teraz myślę. Albo pieniążek będzie gdzieś tutaj. Albo wypadnie stąd. Właśnie. Okej, okay, czyli dobrze wywnioskowałem. To idź sobie stąd, sąsiedzie. Będziemy mieli pieniążkę i będziemy mogli od razu... Właściwie 3 złote... 3 monetki za to zarobimy. Za jedną pułapkę, za drugą pułapkę i jako wspólna to będzie kolejna moneta. Okej. Okay. Zabieramy. Tu. No i tak, ten jeden rubin jest nam jeszcze potrzebny. Ten rubin pewnie będzie gdzieś tutaj. Tylko jak go wyłowić? A może łomem? Nie wiem. Zobaczymy. A może dynamit też tutaj? Chociaż nie, zaraz. Dynamit nam się nie przyda. No jak? A może jednak dynamit tam rzucimy? I wybuchnie? Nie wiem. Znaczy dajmy kukurydzę. Skoro działa to. Dobra, teraz monetka. Ostral tutaj to. To sąsiad nie dość, że się poślizgnie, to jeszcze wpadnie właśnie tutaj. O dobrze, dobrze, dobrze. Może być. Czekać tutaj, czy tam podchodzić? Dobra, czekamy. Teraz już tak za późno. To monety już nam nie przydadzą na pewno. A skąd ja mam żywicę? Stąd. Mam pomysła. Mam pomysła. Bo jeżeli dynamit nie zadziała teraz, a raczej nie zadziała, wątpię. Właśnie, to też nie. A jednak tak, dobra. W ten sposób się to robi. Dobrze, 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 dobrze. To nie ma problemu. Błagam cię, szybko, 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 szybko. Dobra. Za chwilę się tutaj pobawimy.
teraz dajemy jeden ten. Drugi zabieramy. Tak samo dajemy. I w porządku. Moneta jeszcze jedna? A skąd ja mam tą jedną monetę? A, chyba stąd po prostu wziąłem. A, czyli monetę mogliśmy pozyskać z dwóch różnych miejsc, na to wychodzi. No dobrze. W każdym razie teraz wydaje mi się, że też sąsiad da radę spaść prosto na te kolce, ale nie jestem pewny. Może jak żywicy użyję na tym biczu? Nie, 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 nie zadziałało. Okej, to nieważne. No tak, w sumie mamy już wszystko zrobione. Poszedł na dno. A nie, jednak nie mamy wszystkiego zrobionego. Fuck. To się zaliczy jako dwie pułapki. No to nieważne. To za to będę miał jedną pułapkę też. No nie wiem, albo za to się mi zaliczy pułapka, albo nie mam pojęcia, jak to teraz działać. Sprawdźmy. Czy ja w ogóle to zrobiłem? Chyba jeszcze nie. A nie, już... Tak, już to zrobiłem. Dobra. Zaraz. Zejdźmy na dół. Piękna. Pięknie chłop został zgnieciony. Dobra. Patrzcie, znowu ten rubin wypadł jeden. Dlaczego? Po co? A jednak, dobra, zaliczyło. To mamy to, kurde, szybko się udało to zrobić. Tak, jestem pewien, że ja właśnie z tym jednym poziomem miałem problemy. Nie z tym, co przechodziliśmy go w poprzednim odcinku. Chociaż z tamtym też miałem problem, to właściwie jeszcze większa, jak się okazało, bo robiłem go 17 minut. Tego tylko 11, no dobra, 12. No ale zaciekawa właśnie na 100% miałem z tym problemy. Z tym poziomem. A teraz poszło mi w miarę ok. W każdym razie, ludziska, bez paniki. Ostatni poziom nam został. Trzeba to uczcić piosenneczką. Nie może jej zabraknąć podczas czytania wstępu do tego ostatniego zadanka. Wycieczka ma się ku końcowi. Statek obrał już kurs na port macierzysty. Na pokładzie panuje spokój. Sąsiad włóczy się po okręcie, manipulując przy wszystkim, co nie zostało przytwierdzone do podłoża. Na swoją zgubę. Zobaczymy, jak się ta historia zakończy, ludziska. Ja powiem wam, że pamiętam zakończenie tej gry, więc wiem, że tutaj się będzie działo kilka śmiesznych rzeczy. Nie pamiętam tylko, jakie są tutaj pułapki, ale to dobrze, nie pamiętam. Przynajmniej będziemy mieli niespodziankę. Oho, czyżbyś znowu podglądał Olgę? A nie, Olga jest tutaj. Nie było tematu w takim razie. Ty pójdziesz spać zapewne zaraz, a przynajmniej mam taką nadzieję. Zobaczcie, mamy kajutę kapitana jeszcze tutaj. No co jest? Idziesz ty spać, czy nie idziesz? Dobrze, teraz w tym momencie przynajmniej działa to chodzenie góra-dół. Co prawda opóźnieniem chodzi do góry, bo ja kliknę i on dopiero, nie wiem, po sekundzie idzie w górę, ale przynajmniej działa. Dobra, mamuśka nie chce iść spać. To nieważne. Dywan. A, do kieszeni wsadzimy dywan, okej. Dywan dość sztywny. Amunicja i broń. Dobra. Patrzcie, jaki agent. O, jeszcze zastrzel mamuśkę. To dopiero narobisz. A, ptaszek odlatuje. I tu jest w ogóle taka brudna szyba. Ta szyba jest strasznie brudna, nic przed nią nie widać. A tutaj co mamy? Raca świetlna. Kurde, mancia poszła spać. Ja pieprzę, blisko było. Załadujmy szybko racę świetlną. O! I w ogóle mogę coś wziąć z wycieraczki, nie chciałem nawet, ale tak zobaczyłem, że mam podświetlone. I rzeczywiście mogę, okej. Okay. Torebka mamuśki. Jakieś proszki na sen. No i spoko, można raczej iść tą 453. Czyżbyśmy za pomocą tego szyfru mogli te drzwi otworzyć? Raczej tak. A w ogóle zaraz. Czy to dobrze kojarzę? Tak. Rzeczywiście ten dywan w to miejsce możemy odłożyć. Gdzie ty schodzisz, kobieta? Ja myślę, że tam zostaniesz na górze. Temu specjalnie nie wchodziłem nawet tutaj. Znaczy temu się tutaj nie chowałem, ale jednak poszłaś. Bardzo mocne proszki na sen. No raczej na kiblu tego nie użyjemy. Kawałki szkła też nie. Tutaj nic nie ma przypadkiem, a tu jest wyjście z poziomu. To nic ciekawego.
Zwykle siedzi tutaj nieśmiała papuga kapitana. Jeśli dobrze zauważyłem, ma na szyi wstążkę z kluczem. Aha, czyli klucza musimy użyć, ale zaraz, to po co mi jest ten szyfr? Chyba, że to jest i szyfr, i klucz potrzebny do otwarcia. No toś narobił, chłopie. O Boże, Boże. A, odłóż ten pistolet, chłopie, odłóż. Ja, tylko co my mamy teraz zrobić? A może nie. Chciałem Oldze to dać, ale to by było głupie. Na szkło z kwiatami też bez sensu totalnie. Zaraz, może tutaj coś się wydarzy teraz i... Rybka może stąd wypadnie, damy ją papudze? Nie wiem. Nie wiem, nie, zobaczymy. Poszedł na dno. Dobra, złapał się jakoś, wyczołgał. Jak ci będzie, sąsiedzie. Ale tak, rzeczywiście, teraz będę coś tutaj mógł podziałać. Mógłbym zaryzykować, pójść się stąd na dół, ale chyba wolę to przeczekać, wiecie? Chociaż, nie, dobra, nie, czekamy. Bo w oryginale chodziłbym schodami, góra, dół i ona by czekała cały czas na górze, nie móc zejść na dół. Tutaj trochę się cykam, że to by nie wyszło mi. Ale tak naprawdę, kurde, i tak mogłem zejść na dół, jak się okazuje. Fuck, no to szkoda, ale przy okazji mogę sprawdzić, czy to zadziała. Nie zadziała. To też na pewno nie, no właśnie. Kurde, niedobrze, bo w tej sytuacji my chyba będziemy musieli znowu poczekać. No, bo teraz, kurde, to kółeczko trochę potrwa. Niedobrze, zepsuliśmy to. Znaczy nie zepsuliśmy, ale strasznie długo niestety to będzie trwało. A wcale tyle trwać nie musiało. Ale zrymowałem, dobry jestem. A, nic się tu nie nauczyło, co? To za przed chwilą się stało, nic się nie nauczyło. Dalej tą bronią, chłop wymachuje. Okej, okay, postoimy sobie tutaj. Tak, żeby być gotowym do zejścia. Aj, tym razem się już tam nie będziesz bawił tym chyba, co? Tak, zamknięte wejście, no, 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 dobra. Wypierdziela mi pan stąd. I co z tym prysznicem możemy jeszcze zrobić? To mnie zastanawia. A może szkło i... Ale nie, no jak? Bez sensu. Myślałem o tym, żeby zedrzeć to szkłem, ale co by to zmieniło? Kompletnie nic. Także zdecydowanie to nie o to chodzi, a o to? O to chodzi, fuck. Szkoda, że nie sprawdziłem tego szybciej. Teraz tak do mnie dotarło, że przecież o tą linę chyba mogę rozwalić. Come on, come on, come on. Dobra. Czyli to spadnie rzeczywiście teraz, jak sąsiad tego dotknie. Fajnie, będzie kolejna pułapeczka. No a my znowu musimy czekać. Czyli tak ten poziom się niestety prezentuje. Jest on dosyć liniowy. Zobaczcie, tutaj mogę tak jedną pułapkę zrobić, potem kolejną mogę zrobić, potem kolejna mi się odblokuje, bo on teraz się tym pobawi, potem te ryby pewnie wypadną stąd. No jest on dosyć liniowy, także powiem wam szczerze, że nie jestem fanem tego poziomu. No bym powiedział szczerze, że on jest chyba najgorszym poziomem w grze, właśnie przez tą liniowość. Aczkolwiek wciąż w tak udanej grze jak właśnie ci sąsiedzi, no to nawet najgorszy poziom potrafi sprawić dużo radości z grania. Także tutaj no, nie będę się przypierdział tej gry pod żadnym pozorem. Te proszki na sen już chyba wiem komu damy. Już chyba wiem komu damy. Panu kapitanowi. I znowu poleciał na dół, no to nieźle. O Boże, ale tak, mamy rybkę. Idź, idź szybko. Zaraz mamcia zaś stanie. Leć. O nie. Jezusie. Ho, 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 ale było blisko. Ej, zaraz, czy ja przypadkiem nie zepsułem teraz timingów? No, oby nie. Dwie ryby? Ale tak, chyba timingi właśnie popsuliśmy. A to ciekawe. Coś mogę zrobić ze śliską rybą i prysznicem? No, nie dziwię się.
A, dobra, już wiem, gdzie pójdzie ryba. Do kwiatków. A druga ryba tutaj chyba, nie? Po prostu dla tej papugi. Chyba. Ja już sam nie wiem. Na pewno tutaj pierwsza. Nie, jednak nie, zobaczcie, kurde. Ciekawe, nie wiem. Poczekamy, zobaczymy, może znowu musi być jakaś pułapka, wiecie, użyta tutaj. Na przykład... Nie wiem, chciałem powiedzieć, że może Olga przypieprzy sąsiadowi ten... Nie wiem, co by zrobił, że papuga by zgubiła klucz. Nie mam zielonego pojęcia, ale właśnie, patrzcie, jak te timingi się popsuły. Teraz sąsiad musi tutaj czekać na mamusię. No nic. No nic, poczekamy. Tutaj tak by the way jest tylko ten grzaniec. I do tego grzańca chyba te właśnie pigułki damy na sennę. Ale no to właściwie wszystko. Co? Jak to tędy? Ja pierdziel, ale mnie chłop wystraszył. Tędy? Naprawdę? Okej. Okay. Do tego się nie spodziewałem. W takim razie się tutaj skitramy. Bo mamuśka pójdzie na dół za chwileczkę. On zaś pójdzie tutaj. Za chwilę, więc no. Ciekawie się porobiło. Tak, nic tam nie ma. Idzie do kwiatka. Będziemy mieli konlem pułapkę. No i trzeba coś jeszcze z tym pokombinować. Hmm. 4, 5, 3. Do czego to może w ogóle być? Co my z tym szyfrem mamy zrobić? No cóż, no poszedł w pierdziel, ale to nas do niczego nie przybliżyło. Kurde, no. Nie za ciekawie. A zaraz! Olga teraz idzie pod prysznic. Aha! Dobra, rozumiem. Olga idzie pod prysznic i sąsiad będzie ją podglądał teraz. I w ten sposób... Mamy też jakieś uszczelnienie? To jest chyba jakiś błąd. To po prostu ręcznik powinno być przetłumaczone. W każdym razie... Tak, już wszystko wiemy. Już wszystko wiemy. No, tak jak wam mówiłem, budziska, właśnie, kurde, nie podoba mi się to, w jaki sposób ten poziom jest robiony, tak mega liniowy. Domyślam się, że to jest spowodowane tym, że tutaj musi być pewne specyficzne zakończenie tej gry. Jedna z pułapek musi być właśnie ostatnią pułapką, tak żeby to zakończenie miało sens. I właśnie dlatego prawdopodobnie ten poziom jest taki liniowy, ale no kurde, no z tego powodu jednak ten poziom też jest mniej ciekawy. I to do ogrywania, i zapewne też do oglądania. Ale już mniejsza z tym. Sąsiedzie, podglądaj tam swoją ukochaną Olgę. No, idź. Już cię tu nie ma. Ja pierdziłem się przez męża, on pójdzie jednak tędy, ale... Całe szczęście nie. Dobra, uszczelnienie zatem. Ręcznik, znakomicie wchłania wilgoć. No właśnie, właśnie, ręcznik, po prostu ręcznik. A czy tą rybę mogę tutaj dać, on się poślizgnie na niej? Tam tak, tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, i Olga się strzeli, że ją podglądał. Teraz tutaj to zrobimy. Jest czysto. Zobaczcie, papuga wraca. Papuga zaraz odlatuje. I właśnie. I w ten sposób biedna papuga jest nieprzytomna, ale my zabieramy kluczyk. To nas interesuje bardziej. I chodźmy już tutaj do tego miejsca. Właśnie, on znowu idzie tamtędy. My pójdziemy tędy. Otworzymy sobie to, pójdziemy do kapitana, przywitamy się, powiem mu siema Heniu. Bierzcie pigułki na senne. On powie dzięki, fajnie, fajnie. I właściwie będzie wszystko wykonane. Żeby to było takie proste. Nie? A ty? Nie? Zaraz. Możemy jednak. Okej, możemy.
Dobra, sorry, że tego nie pokazałem, ale tutaj trzeba rzeczywiście szybko działać, bo zaraz, kurde... Zaraz mamuśka wstanie, a my też nie możemy tego dopuścić. Dobra, nie. O Jezusie, było blisko. Bo zobaczcie, sąsiad już tutaj wraca, chociaż tak, ona jeszcze idzie na dół. Dobra, to jednak trochę za bardzo tutaj spanikowałem, ale nie chciałem ryzykować. Bo sąsiad znowu podchodzi do drzwi, a skoro te drzwi są teraz otwarte, no to wiecie, to by się mogło źle skończyć. Bo on by tam sobie wszedł, zobaczył nas, no i wpierdziel by był znowu. Tylko teraz jest takie pytanie, co ja mam zrobić z tym 453? Ten się bawi. Chyba, że po prostu teraz to mogę tam położyć właśnie przez to, że... Może właśnie! Chyba jakiś szyf zapisany na skrawku papieru. Może nie jest żaden szyf, tylko jakieś koordynaty? I sąsiad tego użyje i nas wpieprzy na coś? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, czy mogę tego tam użyć. Myślę, że tak, bo nie bez powodu na pewno tutaj... uspaliśmy tego kapitana. Ale powiem szczerze, że to nie jest zbyt mądre, co Woody zrobił. Wręcz powiedziałbym, to jest strasznie głupie. Uspać kapitana. Zobaczymy, jak to się zakończy. Ale no, raczej to nie jest dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. A, szyb zablokowanym kołem steru. I teraz koło jest otwarte. Dobra. No to właśnie, ludziska, mamy to. To jest właśnie ten ostatni element tego poziomu, który musieliśmy wykonać. Czyli dać tam właśnie szyfr. I to będzie też jako ostatnia pułapka zaliczone. I właśnie to coś przybliży nas do zakończenia tej gry. Dobra, nie pozostaje nic innego, jak po prostu się rozkoszować tym widokiem, który za chwileczkę będzie przed nami. Dobrze tej jednego rage'a spowodowaliśmy na sąsiedzie, bo... No gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy nie mieli tego poziomu na 100% ukończonego. A tak to na szczęście mamy to też wykonane już. Ale powiem wam, tutaj w tym poziomie ciężko byłoby o więcej rage'y. Nie może, że to jest niewykonalne, bo raczej jest to wykonalne, ale po prostu byłoby ciężko. Dajmy sobie jeszcze w ogóle taką kamerę. Hom, hom, hom. A, to zadziało też jako taki rage totalny, dobra. Koniec. Mamy wszystko. Pięknie zakończone wakacje, nie ma co. Serio? Woody sobie tak po prostu tutaj chilluje bombę. Złoto. Naprawdę złoto. Co? Nie wiem, napisów końcowych nawet? Aha. No, a nie, są autorzy. To włączę wam takich autorów bliska, żebym chwilę mógł jeszcze pogadać o tej grze, chociaż za dużo na temat tej gry nie ma do gadania. No bo właściwie przez całą grę robiliśmy jedno i to samo, czyli zostawialiśmy pułapki na sąsiadów. I to właśnie przez całą słodką Zen State, to przez całą... na wakacjach, przez całą grę na wakacjach. W każdym razie, no... Potrzebowałem takiej serii, naprawdę. Tak dobrze mi się właśnie tą serię prowadziło, nagrywało, grało w tą grę. Super odmurzacz. Jeżeli ktoś z was nie grał, a obejrzał tą serię w całości, no to... Też mimo wszystko zachęcam do samodzielnego zagrania sobie w to. Może nie teraz od razu, bo wydawałoby się wam to pewnie trochę nudne, gdybyście non-stop robili to samo, ale odczekajcie sobie rok, dwa lata i zagrajcie sobie w tą grę, bo naprawdę jest ona mega przyjemna, mega taka chillująca i warta ogrania moim zdaniem. Brakuje mi niestety na rynku właśnie gier tego pokroju. Pamiętam, że kiedyś właśnie zacieka, grałem jeszcze taką grę z Grywus. Nie pamiętam podtytuł tej produkcji, ale na pewno to było z Grywus, coś tam Bazemsta, szefa, to mówię, wiecie, chyba, bo nie pamiętam, ale coś z szefem na pewno tam było, na pewno się tam prankował właśnie szef Uncio. I wiem, że to też była spoko gra, ale no, do sąsiadów niestety nie dorastała.
I nie wiem, czy jakieś inne gry są takie, które by mogły tutaj konkurować z sąsiadami pod tym względem. Jeżeli są, to na pewno jest ich naprawdę bardzo, bardzo mało i nigdy też żadne inne gry nie grałem. Jeżeli by takie znać, oddajcie mi koniecznie o tym znać. Być może właśnie z tego też bym zrobił jakąś serię. Zobaczymy. Jeszcze tylko chciałbym się powiedzieć na temat Słodkiej Zemsty i Na Wakacjach. Słodka Zemsta cały czas działa się w domu, ale powiem wam, że tamta gra miała swój klimat. Ta jedyneczka... Chyba powiem wam, że bardziej mi podchodzi niż Na Wakacjach. Nie wiem dlaczego, po prostu jakiś tak... Jakoś tak, nie wiem, ten klimat domu i zastawiania pułapek w domu sąsiada bardziej do mnie przemawia niż po prostu gdzieś tam Na Wakacjach. Aczkolwiek to jest oczywiście stricte subiektywna ocena i to też nie jest tak, że jeżeli... tutaj mówię, że właśnie bardziej do mnie przemawia Słodka Zemsta, to nie jest wcale tak, że Na Wakacjach mi się nie podobało, bo wręcz przeciwnie, naprawdę Na Wakacjach jest taką fajną odskocznią od Słodkiej Zemsty i sam o tym właśnie też wam mówiłem, że no będziemy mieli w końcu jakieś inne, wiecie, krajobrazy i tak dalej i że jest to fajna taka różnorodność, więc to też jest właśnie duży plus dla Na Wakacjach, ale mimo wszystko jakoś tak w serduszku ta Słodka Zemsta jest tak minimalnie wyżej niż Na Wakacjach. A wy co o tym sądzicie? Która część dla was była lepsza? Dajcie znać w komentarzu. No a ja się z wami żegnam. Także ludziska, jeżeli wam się ta seria podoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. I do usłyszenia w kolejnych seriach. Trzymajcie się. Cześć.